Drodzy widzowie, nazywam się Magdalena Ziętek-Wielomska i witam Was bardzo serdecznie na kanale Fundacji Instytut Badawczy Pro Vita Bona. Czym się różni cywilizacja sakralna od cywilizacji łacińskiej? To jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Temat może niełatwy, gdyż wielu wydaje się, że cywilizacja łacińska to jest właśnie cywilizacja sakralna, gdyż łacińskość jakoś wiąże się z katolicyzmem, a katolicyzm to Bóg, to Kościół, czyli sfera sakralna, czyli jest to cywilizacja sakralna. Na pierwszy rzut oka odróżnienie cywilizacji łacińskiej od sakralnej może nie wydawać się być łatwe, ale sprawa, wbrew pozorom, jest w gruncie rzeczy prosta do wyjaśnienia. Ale to, że tak mało osób rozumie w ogóle to rozróżnienie i rozumie to, że cywilizacja łacińska nie jest cywilizacją sakralną, świadczy o tym, jak bardzo zostaliśmy odcięci od naszych cywilizacyjnych korzeni, jak mało osób jeszcze rozumie, czym jest cywilizacja łacińska, jak mało osób rozumie, skąd wyszliśmy. Co jest tą naszą matrycą cywilizacyjną, matrycą, która sprawiła, że Polska czy Europa swego czasu były wielkie, a teraz po odejściu od cywilizacji łacińskiej mamy to, co mamy. Jeśli chcemy wrócić do naszych korzeni, a to jest jedyna droga do tego, żeby odbudować i Polskę, i Europę, to musimy dobrze rozumieć, do czego wracamy i musimy dobrze rozumieć, z czym walczymy. To jak to jest z tą cywilizacją sakralną i z tą cywilizacją łacińską? Czym jest cywilizacja sakralna? Cywilizacja sakralna charakteryzuje się przede wszystkim tym, że władza ma w niej charakter sakralny. Że władza ta świecka, państwowa i władza duchowa, religijna są tym samym. W cywilizacjach sakralnych nie mamy odróżnienia między profanum a sakrum. Nie mamy odróżnienia między kościołem, religią, a władzą państwową. Wszystko zlewa się w jedną całość. Mamy do czynienia z tak zwanym monizmem. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy władza w jakimś sensie musi być totalna, gdyż stoi za nią określony światopogląd religijny, którego nie wolno w żaden sposób kwestionować, nie wolno zadawać rozumem żadnych pytań o powołanie, o cel władzy, należy wierzyć, należy być posłusznym. Zrozumienie tych spraw jest absolutnie ważne, kluczowe dla zrozumienia tego, gdzie się obecnie znajdujemy. Dlatego, że to przede wszystkim oświecenie stworzyło pewien negatywny stereotyp i katolicyzmu, i średniowiecza, i przede wszystkim stworzyło stereotyp rozdziału rozumu i wiary, stworzyło założenie, że rozum nie ma prawa w ogóle pytać się o kwestie związane z istnieniem Boga, kwestie związane z istnieniem nieśmiertelnej duszy, wiecznego powołania człowieka i tak dalej, arbitralnie oświecenie, myśliciele oświeceniowi uznali, że to nie jest w ogóle domena rozumu, że to są wszystko i wyłącznie sprawy wiary. Natomiast rozum ma zajmować się w gruncie rzeczy badaniem materii, badaniem tego, co jest naturą. Wszystko to, co związane ze światem, nazwijmy to niewidocznym dla oczu, światem duchowym, rzekomo nie może być badane przez naukę, przez rozum. To oświecenie dokonało właśnie tego skrajnego rozdzielenia rozumu i wiary, wpychając wszystko, co katolickie, tylko i wyłącznie właśnie w ten paradygmat wiary. I co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że wielu katolików to kupiło. Nie wszyscy, gdyż jeszcze do II wojny światowej cywilizacja łacińska przeżywała kolejny swój renesans, gdzie wielu właśnie katolików wchodziło na pole nauki po to, żeby pokazać, że prawdy wiary katolickiej, filozofia katolicka, teologia katolicka jest absolutnie do pogodzenia z odkryciami nowoczesnej nauki. Po II wojnie światowej przyszedł silny cios dla całego świata łacińskiego i od tamtej pory mamy już w pewnym sensie zjazd po równi pochyłej. I temu właśnie ten mój wykład ma służyć, żebyśmy wszyscy dobrze rozumieli, że
cywilizacja łacińska i rozum to są rzeczy absolutnie sobą nie do rozdzielenia. Nie powtarzajmy oświeceniowej propagandy, nie wierzmy w nią i jako łacinnicy musimy, można powiedzieć, z ich rąk odbić rozum. Rozum, który rzekomo zagarnęli dla siebie, ale tak naprawdę to właśnie oświecenie było tym wiekiem niesamowitej zabobonności, fanatyzmu, uprzedzeń, gdyż dla nich rozum oznaczał tak naprawdę walkę ze wszystkim, co katolickie. Walczyli z uprzedzeniami całego świata, ale zapomnieli walczyć z własnymi uprzedzeniami. Tę umysłowość obserwujemy w świecie do dzisiaj. Tak więc wszystkim sakralnikom mówimy, odbieramy rozum, odbijamy, rozum jest nasz. Cywilizacja łacińska powstała, na dobre powstała między XI a XIII wiekiem, między działalnością papieża Grzegorza VII a działalnością świętego Tomasza z Akwinu. Moim zdaniem te dwie postacie w sposób fundamentalny przyczyniły się do stworzenia właśnie cywilizacji łacińskiej. XI-XIII wiek. To oznacza, że wcześniej był katolicyzm, był kościół rzymskokatolicki, ale nie było jeszcze cywilizacji łacińskiej. I to pokazuje, że należy naprawdę starannie rozróżniać katolicyzm, chrześcijaństwo, wiarę od cywilizacji. W bardzo dużym skrócie, w bardzo dużym uproszczeniu będziemy te wszystkie rzeczy, o których tutaj będziemy mówić, będziemy omawiać w następnych wykładach. Nagram też serię rozmów z Adamem, który bardzo dokładnie te wszystkie sprawy przebadał. Będziemy o tym mówić. A tutaj w dużym skrócie chciałabym Państwu przedstawić taką właśnie panoramę, takie spojrzenie z lotu ptaka na to właśnie, jak cywilizacja łacińska się tworzyła, jak wywalczyła sobie miejsce właśnie w tym sporze z cywilizacją sakralną i jak to się potem dalej rozwijało. XI wiek. Jest to czas, kiedy Europą rządzi cesarz niemiecki, dynastia Ottonów, dynastia Salicka. Potem będą to Sztaufowie. I cesarze niemieccy za Bizancjum przejęli sakralny model władzy. Przejęli sakralny model władzy w postaci cezaropapizmu. Niemieccy cesarze uważali się za bezpośredniego reprezentanta Boga na ziemi i uważali, że papieże, kościół ma być im podporządkowany. Że to właśnie władza cesarska jest tą władzą religijną, władzą boską, władzą w jakiś sposób uświęconą, władzą, która stoi ponad papieżem, ponad kościołem, ponad wszystkimi ludźmi. Tak jak Bóg stoi ponad światem, tak cesarz miał stać ponad wszystkimi ludźmi. To była esencja tego myślenia sakralnego. Cesarzowi należało oddawać cześć jak istocie właśnie świętej, uświęconej. I na arenie pojawił się papież Grzegorz VII, który postanowił wyzwolić Kościół spod właśnie władzy cesarskiej. Grzegorz VII przeprowadził reformy, które do historii przeszły pod nazwą reformy gregoriańskiej. Esencją tej reformy było właśnie uniezależnienie się Kościoła od władzy cesarskiej. Obok władzy tej doczesnej, tej uświęconej, sakralnej, cesarskiej miała odtąd pojawić się druga władza, władza duchowa, niezależna od tej pierwszej. Grzegorzowi VII to się udało zrobić. I to jest moim zdaniem tak naprawdę początek cywilizacji łacińskiej. Dlaczego? Grzegorz VII stoczył walkę na dosłownie śmierć i życie z ówczesnym cesarzem Henrykiem IV, która skończyła się dla Henryka IV upokorzeniem. Chodziło tutaj o słynną scenę, kiedy to właśnie cesarz w worku pokutnym przyszedł do zamku w Canossie i w ten sposób musiał ukorzyć się przed papieżem.
miało to fundamentalne znaczenie dla losu świata. Bóg nie może chodzić w worku pokutnym, korząc się przed papieżem. Oznaczało to więc kompletną desakralizację władzy świeckiej. W tym momencie zakończyła się cała ta instytucja, całe to podtrzymywanie tej idei, że cesarz jest niejako Bogiem na ziemi. To był właśnie ten przełomowy moment desakralizacji władzy świeckiej. Cesarz nagle stał się takim samym człowiekiem jak inni ludzie. Tak samo grzesznym, podlegającym tym samym prawom. Podlegającym temu samemu kodeksowi moralnemu. Tak samo grzesznemu przed Bogiem. Tak samo jak wszyscy inni ludzie odpowiadającemu przed Bogiem za swoje grzechy. Cesarz stracił jakiekolwiek uprzywilejowane miejsce w tej, nazwijmy to, hierarchii bytów. Stał się jednym z ludzi. Na tym polegała desakralizacja władzy i to był naprawdę przełomowy punkt w historii Europy, od którego rozpoczyna się kształtowanie cywilizacji łacińskiej. Pojawia się władza, która jest władzą świecką, która należy do sfery tego, co profanu. A to znaczy, że może być przedmiotem racjonalnego namysłu, że może być przedmiotem kontestowania, kwestionowania, pytania o cele władzy, o środki. W ten sposób powstała przestrzeń do tego, żeby narodziła się w ogóle polityka, żeby powstała w ogóle sfera polityczna. W cywilizacji sakralnej nie ma miejsca na sferę polityczną, gdyż nie można kwestionować decyzji władcy, który jest niejako Bogiem, który jest uświęcony, który wszystko, co robi, robi bezpośrednio z Bożej łaski, z Bożego uświęcenia, z Bożego jakiegoś posłannictwa. Takiej właśnie sakralnej władzy nie można w żaden sposób kwestionować. Należy chylić przed nią czoło, upaść na kolana, oddać hołd i nic więcej. Na tym polega właśnie cywilizacja sakralna, że władzy nie można kwestionować, nie można stawiać żadnych racjonalnych pytań, jeśli chodzi o to, co władza robi. I Grzegorz VII, w momencie, kiedy dokonał właśnie tej desakralizacji władzy cesarza niemieckiego, otworzył drogę do tego, żeby mogła w ogóle w Europie odrodzić się właśnie taka sfera polityczna, niezależna tak naprawdę od właśnie tej całej mistyki religijnej. Wagę tego wydarzenia, tego, co tam się wtedy właśnie wydarzyło, rozumieją badacze tematu, bo dla badaczy tego tematu właśnie ta kwestia jest oczywista, jakie to miało skutki, ale niestety mało kto właśnie poza tą wąską grupą badaczy to zagadnienie rozumie. To, co się właśnie wtedy dokonało, czego dokonało papiestwo, dlatego właśnie ma fundamentalne znaczenie, chociażby potem w kontekście nawet oświecenia. Oświecenie przyjęło za oczywiste, że można drwić sobie z władzy, że można drwić z króla, że można szydzić, nie wiem, z dworu Bourbonów, w ogóle po prostu kwestionować to, co robi władza, ale nie rozumieli, że zawdzięczają to właśnie papiestwu. Że w momencie, gdyby utrzymała się władza tych niemieckich cesarzy, którzy kochali właśnie tę całą sakralną otoczkę i jak dalej pokażemy, nie chcieli się z nią tak naprawdę rozstać, że gdyby właśnie papiestwo nie wywalczyło sobie tej autonomii, to być może do dzisiaj byśmy tkwili w jakimś takim, nazwijmy to, paraazjatyckim systemie. Gdyż to, co reprezentowali właśnie niemieccy cesarze, to był twór rzeczywiście rodem z Azji i właśnie z tych azjatyckich modeli sakralnych. Esencją cywilizacji łacińskiej jest właśnie ten dualizm. Dualizm profanum i sacrum, dualizm Kościoła i państwa,
który umożliwił następnie dualizm państwa i społeczeństwa. Dlatego, że w momencie, kiedy pojawia się przestrzeń do tego, żeby kwestionować działania władzy, kwestionować działania państwa, poddać je namysłowi, właśnie takiemu racjonalnemu namysłowi, zastanawiać się, po co w ogóle państwo istnieje, jakie ma cele realizować, jakimi metodami, to w tym momencie pojawia się przestrzeń do tego, żeby wytworzyło się autonomiczne społeczeństwo. Następnie pojawił się rozdział prawa publicznego od prawa prywatnego. Bo jeśli mamy do czynienia właśnie z rozdziałem państwa i społeczeństwa, to analogicznie mamy do czynienia z dualizmem prawa publicznego i prawa prywatnego. W cywilizacjach sakralnych mamy do czynienia ze strukturą na wskroś monistyczną. Wszystko zlewa się w jedną całość. Nie ma tam żadnych sfer jakiejkolwiek autonomii, jakiejkolwiek separacji, nic. Wszystko musi funkcjonować wokół władzy, która właśnie z racji tej sakralnej legitymizacji ma charakter po prostu totalny i której należy się całkowite posłuszeństwo. Bez Grzegorza VII nie byłoby prawdopodobnie filozofii świętego Tomasza z Akwinu. Święty Tomasz z Akwinu to już jest XIII wiek. Dokonał recepcji filozofii Arystotelesa, która została w międzyczasie w Europie odkryta, na nowo odkryta, i dokonał swego rodzaju, nie wiem, można powiedzieć, chrystianizacji, czy też syntezy właśnie filozofii arystotelesowskiej, której esencją jest właśnie racjonalizm. W centrum filozofii Arystotelesa jest właśnie ten rozum, który poznaje rzeczywistość, który nazywa rzeczy po imieniu, systematyzuje, układa, pokazuje związki przyczynowo-skutkowe. I święty Tomasz z Akwinu pokazał, że prawdy wiary katolickiej są jak najbardziej do pogodzenia właśnie z tym myśleniem rozumowym, racjonalnym. Jednocześnie dokładnie pokazał, gdzie jest granica tego, co człowiek rozumem może poznać, gdzie jest granica już tych prawd wyrażonych w objawieniu, które nie są bezpośrednio człowiekowi dostępne, właśnie nie są bezpośrednio dostępne dla ludzkiego rozumu. Wszystko to opisał i pokazał, gdzie, można powiedzieć, kończy się rozum, a zaczyna wiara. I jak przyjrzymy się właśnie poglądom Tomasza chociażby na kwestie polityczne, kwestie etyczne, kwestie związane z prawem, punktem wyjścia jest po prostu rozum. Bardzo dobrze opisała to polska badaczka doktryny prawnej świętego Tomasza z Akwinu, Małgorzata Łuszczyńska, w książce pod tytułem Ubi Ratio Ibi Ius. Ubi Ratio Ibi Ius, doktryna prawna świętego Tomasza z Akwinu, i cytuję albo powołuję się tutaj na tę książkę właśnie z tego powodu, że to hasło Ubi Ratio Ibi Ius, czyli tam gdzie rozum, tam prawo, to jest w gruncie rzeczy maksyma wyrażająca esencję cywilizacji łacińskiej. Ubi Ratio Ibi Ius, tam gdzie rozum, tam prawo. Czyli prawdziwy porządek prawny opiera się na rozumie poznającym rzeczywistość, poznającym prawo naturalne. Prawo naturalne stworzone przez Boga, ale dostępne człowiekowi, który bada świat za pomocą swojego rozumu. I nie ma prawdziwego porządku bez rozumu. Ubi ratio ibi ius. W tych krótkich słowach, moim zdaniem, wyraża się właśnie esencja cywilizacji łacińskiej. Jeśli zapomni się o ratio, to nie ma wtedy tego prawdziwego ładu, prawdziwego prawa. Jest tylko pewien zewnętrzny porządek, bardzo często wymuszany siłą, gdyż nie jest spójny, nie jest przejrzysty, nie jest transparentny i dlatego musi być wymuszany za pomocą siły, za pomocą kłamstwa, manipulacji, oszustwa, strachu, lęku. Ubi ratio ibi ius. Kończy się rozum, kończy się prawdziwy porządek. To jest właśnie cywilizacja łacińska.
Dlatego powtarzam, obecnie mamy do czynienia nie z kryzysem wiary, ale z kryzysem rozumu i rozumienia rzeczywistości. Wiary to mamy w tej chwili potąd. Ludzie we wszystko wierzą. Wierzą w to, co widzą w telewizorze, wierzą w to, co gdzieś tam im się pokaże na ekranie ich smartfona, komputera. We wszystko wierzą. Ale mało kto pyta o to, a czy to jest prawdziwe? Czy to rzeczywiście ma pokrycie w faktach? I czy to coś służy dobru? Czy to jest popularyzowane właśnie po to, żeby robić tym dobro, żeby budować dobro? To są pytania, które zadaje sobie rozum. Czy coś jest prawdziwe i czy coś służy dobru? Czy to sprawia, że ludzie są dobrzy, że świat jest dobry? Kto, proszę Państwa, zadaje sobie w tym świecie takie pytania? Wracając do Tomasza z Akwinu. W kontekście tego, co powiedziałam o cesarstwie, charakterystyczne jest to, że właściwie w całym jego systemie filozoficznym właściwie nie pojawia się osoba cesarza. Cała koncepcja właśnie polityczna świętego Tomasza z Akwinu opiera się na instytucji królestw, królów, dobra wspólnego, czyli właśnie na tym modelu klasycznym republikańskim, czyli założeniu, że celem polityki jest realizacja dobra wspólnego, tego dobra publicznego. I nie ma tam właściwie wzmianki o cesarzu. A sprawa jest o tyle ciekawa, że święty Tomasz z Akwinu żył w czasach, kiedy panował kolejny niemiecki cesarz, który toczył swoją walkę z papiestwem, a konkretnie Fryderyk II Hohenstauf, który panował na Sycylii. Fryderyk II był bez wątpienia postacią bardzo ciekawą, pochodzący z niemieckiej dynastii Hohenstaufów, tam za sprawą różnych małżeństw Hohenstaufowie weszli w posiadanie Sycylii i Fryderyk II panował z Sycylii, zaniedbując przy tym sprawy Niemiec, co mu niemieccy historycy potem słusznie zarzucali. Ale to na marginesie. Fryderyk II był bez wątpienia władcą sakralnym. Była to postać wręcz, można powiedzieć, arcy-sakralna. Fryderyk II generalnie uważał się praktycznie za Boga, który rzeczywiście ma prawo do rządzenia całą ludzkością. Z tego powodu oczywiście wszedł właśnie w głęboki spór z papiestwem. Papież go uznał za antychrysta, ekskomunikował go, na co Fryderyk II miał odpowiedzieć z dużym zdziwieniem: ale jak można ekskomunikować Boga? Jak można ekskomunikować Boga? To pytanie właśnie pokazuje ten mentalny typ właśnie sakralnego władcy. Postać, tak jak powiedziałam, ciekawa, pokazująca właśnie ten sakralny sposób rządzenia i w całym systemie Tomasza z Akwinu cesarz praktycznie nie istnieje. Nie ma cesarza. To znaczy, że właśnie Tomasz z Akwinu stworzył cały model polityczny, w którym władza już została zdesakralizowana, a instytucja cesarstwa ma tylko i wyłącznie pewien charakter, można powiedzieć, tytularny, ale zasadniczo uznaje się, że król Niemiec, który jednocześnie jest cesarzem, niczym nie różni się od pozostałych władców. U świętego Tomasza z Akwinu domyka się w dużej mierze proces właśnie tworzenia tego kanonu cywilizacji łacińskiej. I żeby nie zostawić tutaj żadnych niedomówień i nieporozumień, podkreślmy to jeszcze raz, że władza u świętego Tomasza z Akwinu ma charakter świecki i służy celom doczesnym, jakim jest realizacja dobra wspólnego, ale oczywiście w tle mamy do czynienia katolicką ideę wiecznego zbawienia i rolą państwa jest wspieranie Kościoła w realizowaniu jego misji. To Kościół jest odpowiedzialny za zbawienie, a nie państwo. To jest ten kluczowy moment i to kluczowe założenie. Kościół jest odpowiedzialny za zbawienie dusz, a państwo ma Kościół wspierać albo przynajmniej nie przeszkadzać.
albo przynajmniej nie stwarzać takich warunków, które ludziom będą utrudniały osiąganie przez nich wiecznego zbawienia. Tutaj się pojawia idea władzy tyranicznej. Tyran to jest taki władca, który uniemożliwia ludziom życie zgodnie z ich naturą i realizowanie właśnie dobra wspólnego. To jest instytucja tyrana. Władza tyraniczna uniemożliwia ludziom życie zgodnie z prawem naturalnym. Ale władza nie ma, celem władzy nie są cele stricte duchowe. I to musicie Państwo zapamiętać. Tym się różnią właśnie cywilizacje sakralne od cywilizacji łacińskiej. W cywilizacji łacińskiej władza realizuje cele doczesne, od zbawienia dusz jest Kościół. I oczywiście w idealnym świecie władza duchowa i władza świecka z sobą współpracują. Tak, żeby człowiek nie znalazł się w sytuacji konfliktu między posłuszeństwem Kościołowi a posłuszeństwem władzy państwowej. I jeśli teraz to już dobrze rozumiemy, to na tym tle też warto spojrzeć na sprawę walki Polski z zakonem krzyżackim. Jest to także bardzo ważna sprawa, ponieważ to właśnie zakon krzyżacki reprezentował cywilizację sakralną. Walka Włodkowica, chociażby na soborze w Konstancji, to była właśnie wojna cywilizacyjna. To była walka cywilizacji łacińskiej z cywilizacją sakralną reprezentowaną przez krzyżaków. O co w skrócie chodziło? Krzyżacy uważali, że mają prawo nawracać pogan siłą, poprzez chociażby mordowanie ich, a następnie, że mają prawo przejmować ziemię pogan i po prostu przejmować je na własność. I co więcej, prawa tego udzielił im m.in. właśnie Fryderyk II Hohenstauf w Sycylii, w słynnej buli z Rimini. W tej buli z Rimini cesarz ogłosił się właśnie panem całej ludzkości, a zakonowi krzyżackiemu nadał na własność wszystkie te ziemie, które zagrabili, łącznie z ziemiami należącymi do Królestwa Polskiego. Warto na to zwrócić uwagę. To był niezmiernie ważny dokument. I Paweł Włodkowic w swojej słynnej polemice z krzyżakami właśnie opierał się i na świętym Tomaszu z Akwinu, i na Grzegorzu VII i bronił tych zasad cywilizacji łacińskiej, pokazując, że właśnie z prawa naturalnego wynika to, że poganie także mają prawo do swojej własności. Że cesarz nie ma prawa do tego, by odbierać poganom ich własność. A w związku z tym krzyżacy nie mają uprawnienia, bo się powoływali właśnie na dokumenty tutaj od cesarza, nie mają prawa do tego, żeby zabierać innym ich własność. Władza państwowa musi tolerować to, że istnieją poganie. Kościół ma prowadzić swoją działalność misyjną tak, żeby nawracać pogan na chrześcijaństwo, ale musi to robić metodami właściwymi dla chrześcijaństwa. Natomiast w tym porządku doczesnym, w tym porządku świeckim, poganie mają prawo do życia, poganie mają prawo do tego, żeby posiadać swoją ziemię na własność. To była właśnie argumentacja Włodkowica, który wychodził właśnie tutaj z tego łacińskiego punktu widzenia i kwestionował ten sakralny charakter władzy cesarskiej, jak również ten sakralny charakter władzy krzyżaków. U krzyżaków to połączenie tej władzy doczesnej i władzy duchowej jest czymś esencjonalnym dla tego właśnie zakonu. Była to czysta teokracja, był to czysty model władzy sakralnej. No i Włodkowicowi udało się przekonać papiestwo, odniósł tutaj rzeczywiście zwycięstwo, a razem z nim cywilizacja łacińska, dzięki czemu można było ograniczyć właśnie oddziaływanie zakonu krzyżackiego, a tym samym właśnie tej cywilizacji sakralnej, która za nimi stała.
I jak spojrzymy właśnie z tego punktu widzenia na reformację w Niemczech, tutaj ograniczmy się do Niemiec, to okazuje się, że reformacja to był właśnie ten atak na cywilizację łacińską i powrót do systemu właśnie sakralnego. Esencją reformacji było obalenie reform Grzegorza VII, jak również całego nauczania świętego Tomasza z Akwinu. To była esencja reformacji w Niemczech, esencja tego, czego Marcin Luther najbardziej nienawidził. W tych protestanckich Niemczech cofnięto reformy Grzegorza VII i całe wszystko to, co było związane z nauczaniem właśnie świętego Tomasza z Akwinu. I co mamy? Mamy do czynienia z resakralizacją władzy. Władza świecka znowu zlewa się w jedno z władzą duchową. Ten władca terytorialny, książę, nagle staje się także głową kościoła protestanckiego. Nagle państwo i właśnie struktury kościelne zaczynają zlewać się w jedno. Nagle nie ma jakiejkolwiek sfery autonomii od państwa, ponieważ to, co duchowe, jest całkowicie podporządkowane państwu. W pismach Marcina Lutra władza znowu nabiera sakralnego znaczenia. Władza to bicz od Boga. To jest właśnie taka Boża instancja do karania grzeszników. Znowu zaciera się różnica między grzechem a przestępstwem, ponieważ to jest esencja właśnie cywilizacji sakralnej. Grzech i przestępstwo są tożsame. Nie ma odróżnienia grzechu od przestępstwa. Grzechu, który przynależy do sakrum i przestępstwa, które należy do profanum. Wszystko zaczyna się znowu łączyć i mamy do czynienia z strukturą monistyczną. W Niemczech po reformacji w tych państwach następuje powrót do monizmu. W związku z tym zaciera się autonomia społeczeństwa. Bo jeśli władza ma charakter sakralny, należy jej się całkowite posłuszeństwo, niemożliwe jest jakiekolwiek kwestionowanie poczynań władcy. Niemożliwe jest jakiekolwiek zadawanie pytania o to, czy to, co władza robi, jest sensowne. Gdyż z definicji, ponieważ władza ma sakralną, boską legitymizację, jest bezpośrednim wypełnianiem woli Boga, to jak może się mylić? Taka władza jest nieomylna, bo stoi za nim bezpośrednio rzekomo wola Boża. I właśnie esencją tego protestanckiego modelu władzy stał się po prostu sakralizm. I w odcinku poświęconym wpływowi pietyzmu na rozwój niemieckiej umysłowości mówiłam o tym właśnie, że pietyści weszli bardzo w bliski sojusz z władcami Prus. Było to w odcinku Misjonarze i aktywiści. Odsyłam tych, którzy nie oglądali tego odcinku, bo sprawa pietyzmu jest naprawdę bardzo ważna do tego, żeby zrozumieć niemiecką umysłowość. I właśnie poprzez ten ścisły sojusz pietyzmu i Fryderyka Wilhelma I, ojca Fryderyka Wielkiego, doszło w Prusach do już takiej rzeczywiście wręcz ekspansywnej resakralizacji władzy. Państwo zostało uświęcone jako narzędzie Boga. Władza uświęcona jako narzędzie Boga. Władzy należało się takie samo posłuszeństwo jak Bogu. Tak jak w cywilizacji łacińskiej jesteśmy sobie w stanie wyobrazić sytuację, że władza, która ma podlegać prawu naturalnemu, może to prawo łamać. I w tym momencie katolik może znaleźć się w sytuacji konfliktu, że jego katolickie sumienie, świat duchowy, nakazuje mu czynienie A, uznaje, że pewne rzeczy są grzechem, natomiast władza państwowa te rzeczy każe mu robić. I mamy tutaj do czynienia z konfliktem. Konfliktem sumienia z władzą, z rozkazami państwa, z rozkazami władzy, z prawem. W cywilizacjach sakralnych taki konflikt jest niemożliwy, ponieważ nie wolno w żaden sposób kwestionować decyzji władcy, a wszystko, co władza robi, z definicji jest słuszne, z definicji służy Bogu. A ponieważ władca nie podlega właśnie tym samym regułom, co inni ludzie, czyli konkretnie prawu naturalnemu, i nikt nie ma prawa
sprawdzać tego, czy rzeczywiście takiemu prawu naturalnemu podlega i rzeczywiście go przestrzega, to w tym momencie wszystko, co robi władza, jest święte, a obywatele mają po prostu posłusznie wykonywać polecenia władzy. I model pruski jest modelem sakralnym. Nie mam co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. Państwo zostało sakralizowane. Nagle uzyskało jakąś właśnie metafizyczną legitymizację, gdzie to państwo ma być właśnie tym narzędziem Boga do ulepszania rodzaju ludzkiego. A posłuszeństwo państwu to jest właśnie posłuszeństwo Bogu. Tak funkcjonowały Prusy przez cały XIX wiek. Potem przyszedł proces sekularyzacji. Bóg coraz bardziej znikał, stał się tylko pewną figurą, taką właśnie stylistyczną, a rolę Boga po prostu zajęło państwo. I droga do totalitaryzmu była już po prostu otwarta. To właśnie z cywilizacji sakralnych rodzi się totalitaryzm. Obywatele, którzy ślepo wierzą władzy, którzy ślepo wierzą państwu. Wszystko, co państwo powie, to jest prawdą, to jest najwyższym objawieniem. Prawo stanowione przez państwo jest najwyższym prawem, któremu absolutnie należy być posłusznym. Tak właśnie zrodziła się niemiecka umysłowość stworzona do życia w totalitaryzmie. I po 1945 roku oczywiście mieliśmy procesy denazyfikacji, niemieckiej reedukacji i tak dalej, ale niemiecka mentalność została niezmieniona. Na miejsce Boga, na miejsce państwa wpłynęły po prostu nowe wartości związane z tym światopoglądem propagowanym po 1945 roku, ale ten typ mentalności pozostał. Mentalność ślepo wierząca państwu, i mentalność sfanatyzowana. Ten fanatyzm jest pewną cechą, która przewija się przez historię Niemiec. Jak popatrzymy chociażby na sam przebieg reformacji, a potem przede wszystkim to słynne palenie czarownic. Jak popatrzycie na statystyki, gdzie tych procesów odbywało się najwięcej i gdzie najwięcej wykonano tych wyroków? To są to właśnie Niemcy. Podczas gdy we Francji tych skazanych było około 1000, w Niemczech przyjmuje się, że było to między 30 a 50 tysięcy dokonanych egzekucji. Zobaczcie, jaka to jest przepaść. Po prostu przepaść. Ten właśnie taki sfanatyzowany, sakralny typ mentalności przewija się przez niemiecką historię. Potem w XIX wieku mamy cały wysyp neopogaństwa z zafascynowania Germanami i potem mamy narodowy socjalizm. A teraz mamy Antifę. Na naszych oczach obecnie cywilizacja łacińska, czy też raczej wszystko to, co po niej pozostało, jest po prostu już dobijana. Dziwnym trafem właśnie w momencie, kiedy Watykan wydaje się, przeszedł już na, nazwijmy to, drugą stronę mocy i w gruncie rzeczy złożył hołd lenny tej właśnie władzy doczesnej, tym wszystkim strukturom globalistycznym, jakoś dziwnie zbiega się to właśnie z sytuacją, kiedy de facto na Zachodzie zanika już jakakolwiek wolność słowa. Niedługo zaniknie jakakolwiek wolność sumienia. Lekarz, który odmawia przeprowadzenia aborcji, pracownik korporacji, który nie będzie chciał uczestniczyć w różnych projektach związanych z czwartą rewolucją przemysłową, a polegających na łączeniu chociażby, nie wiem, ludzi ze zwierzętami i maszynami, powie, że jego sumienie mu nie pozwala na to, żeby dokonywać określonych manipulacji genetycznych, to nie jest przewidziane. Sumienie nie jest przewidziane. Niezależność nie jest przewidziana. Kwestionowanie władzy nie jest przewidziane, bo tak funkcjonuje cywilizacja sakralna. Mamy wierzyć w kult matki natury, mamy uczestniczyć w określonych rytuałach. Kto się temu nie podda, jest jednocześnie i grzesznikiem, i przestępcą. Jest rytualnie nieczysty, jest zagrożeniem dla całości.
To nie są przypadki, że w momencie, kiedy na naszych oczach upada właśnie ten Rzym, symbol cywilizacji łacińskiej, na Zachodzie zaczyna się prawdziwy, sakralny zamordyzm. I tu nie chodzi o pewne środki techniczne inwigilacji, tu chodzi o typ mentalności, właśnie tej sfanatyzowanej, tej niepytającej, tej niekwestionującej, tej bezmyślnie i naiwnie wierzącej władzy. Władzy, którą traktuje się niejako jak Boga na ziemi. W tym kontekście czasem mówiłam o Niemcach, że Niemcy już nie modlą się tam do Boga, prawda, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, tylko do państwa, że to państwo jest tym Bogiem, który ma nam dać ten chleb powszedni. Państwo weszło całkowicie w rolę Boga. Państwo jest nieomylne, państwo jest święte, państwa nie można kwestionować, państwo chce dobrze, państwo się troszczy. Czym to się różni od mentalności ludzi, nie wiem, ze starożytnego Egiptu? Niczym, proszę Państwa, niczym. Podsumowując, cywilizacja łacińska opiera się na rozdziale władzy świeckiej i władzy duchowej, sacrum i profanum, dzięki czemu władza świecka może zostać poddana rozumowemu osądowi, pytaniu o cele władzy politycznej, o metody, jakimi posługuje się i na ile jej działania są zgodne z prawem naturalnym, które jest poznawane przez ludzki rozum. I sfera polityki służy temu, by realizować dobro wspólne, a realizacja dobra wspólnego odbywa się właśnie poprzez rozumny namysł nad tym, czym jest prawda, czym jest dobro, jak skutecznie je osiągnąć. Ubi ratio ibi jus. Tam, gdzie rozum, tam prawo. W cywilizacjach sakralnych nie ma tego rozdziału. Mamy do czynienia z monistyczną strukturą, gdzie wszystko zlewa się w jedną całość, gdzie nie ma więc jakiejkolwiek sfery autonomii w stosunku do władzy. I wbrew temu wszystkiemu, co się ludziom serwuje, w dużej mierze jest to powtarzanie tej oświeceniowej propagandy, to właśnie papiestwo, to właśnie Grzegorz VII wywalczył dla Europy tą niezależność od władzy politycznej, przeprowadzając desakralizację władzy niemieckich cesarzy. Takie są po prostu fakty. Ale ponieważ żyjemy w epoce niesamowitych kłamstw, gdzie w gruncie rzeczy w tym świecie, który nas otacza, nie wiem, czy jeszcze jest jakiekolwiek chociaż ziarno prawdy, można powiedzieć, wszystko postawione jest na głowie. Jeśli więc chcemy teraz odbudować cywilizację łacińską, to musimy rozumieć ten kluczowy moment, kiedy ona powstawała. Ten moment właśnie rozdzielenia tej władzy duchowej, celów religijnych od celów świeckich, przestępstwa od grzechu. To jest kluczowe, rozdzielenie przestępstwa od grzechu. Poprzez to rozdzielenie możemy postawić tamę dla różnej formy jakichkolwiek fanatyzmów, gdyż to zmusza do właśnie stworzenia pewnej przestrzeni rozumnego namysłu nad celami polityki. A z tego wszystkiego wynika to, że cywilizacja łacińska de facto zaczyna się w ludzkim sumieniu. W każdym człowieku, który ma świadomość tego, że ta władza może realizować cele nieetyczne, że potrzebujemy pewnych zewnętrznych kryteriów do tego, żeby móc w ogóle ocenić działania władzy. Czyli właśnie potrzebujemy pewnego dualizmu, żeby móc władzy coś przeciwstawić, pewne kryteria, które od tej władzy są niezależne. I te kryteria poznajemy właśnie za pomocą rozumu odkrywającego rozumny ład świata. Takie są założenia cywilizacji łacińskiej i to właśnie cywilizacja łacińska umożliwiła rozwój filozofii, rozwój nauki, rozwój demokracji, republikanizmu itd., itd.
które niestety potem zwróciły się przeciwko niej. Dziękuję Państwu za uwagę. Jednocześnie przepraszam wszystkich tym, którym nie byłam w stanie od razu odpowiedzieć na maile, albo jeszcze nie byłam w stanie odpowiedzieć na maile. Cieszymy się bardzo, że naprawdę interesujecie się tym, co robimy, że to, co mówimy, inspiruje Was do myślenia, do poszukiwań, do zastanawiania się, do stawiania pytań. Dużo maili od Was dostajemy i po prostu potrzebujemy trochę więcej czasu, bo naprawdę pracy jest bardzo dużo. Tyle pracy jest też z tego powodu, że żyjemy w czasach, gdzie wiele osób po prostu przelewa z pustego w próżne i zamiast zabrać się do roboty i coś rzeczywiście wnieść do tego świata, to tylko udaje, że pracuje i marnując swój czas, a często także i czas innych, a praca, która jest do wykonania, po prostu musi zostać wykonana. I jeśli ktoś jej nie wykona, to musi wykonać ją ktoś inny. Pewne rzeczy same się nie rozwiązują. Więc ciężko pracujemy, odpowiemy na wszystkie maile, prosimy tylko o chwilę cierpliwości. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.